So how you doing? You tired yet? I'm all right, I guess. Let's go to Carrie's. Do you know the place? No. What is it? A bar? Oh, it's a great spot to catch some Z's. I've been going there forever. What's it called exactly? Carrie's Rest Stop. Okay, I'll load it into the GPS. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Man, I'm starving. Let's hope they have more than just grilled cheese today. Why don't we stop by the supermarket and pick something up, just in case? Nah. I'm sure that Emily will make something good. Then we can grab a beer and catch up. I could eat for sure. But let's catch up some other time, all right? I'm tired. All right, whatever you say, young man. We'll have plenty of time to catch up. Sorry about that. Boże, co za gaduły. I might be pushing things a bit. Besides, nowhere in the rule book does it say that you have to drink and chat with Clint after dinner. But you're not just some random stranger. You know what I mean? Yeah. Masakra, dobra, jeszcze mam telefon niestety. Hello? Alright, I guess. Go on, Linda, I'm driving. I'm doing great. I'll call you when I get off the road. Two things, my boy, if you allow me. Go on. You just lost about 2,000 bucks. Phone, right? Well, at least you quickly figured out what you did wrong. But remember, when you're behind the wheel, your earpiece is your best friend. The fine for talking on your phone while driving can be as much as $11,000. Okay, I'll make it a habit. It's important that you do, for yourself, your wallet, and the other drivers on the road. And another thing, I overheard you talking to your wife. It's probably none of my business. But is that how you normally talk to each other? Listen, that's for another time. Okay. Chyba w końcu przestali klęcić. Cześć, jeszcze raz witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy misję numer 2, życie na drodze. Jedziemy do zjazdu Kerry, musimy iść spać, jechać do hurtowni warzyw i owoców, dostarczyć je do dwóch sklepów, jechać do garażu, odłączyć przyczepę i jechać do motelu. Więc naprawdę mamy dzisiaj co robić, a oni gadają i nie chcą coś skończyć, więc trochę się zeszło. Ale musimy się brać w drogę, bo mamy parę kilometrów przed sobą. Ważne, żeby nie zderzać się, nie dostawać mandatu. Oto najistotniejsze. Teraz tak, będę to powtarzał na początku każdego odcinka. Będziemy trochę łamać przepisy, ponieważ niestety, ale ludzie tu jeżdżą jak ostatni idioci. Bardzo często hamują na pustych skrzyżowaniach, jeżeli nie ma świateł, a nawet jak jest zielone, to też nie do końca to wykorzystują, a światła są tu potwornie długie. Więc naprawdę ważne jest, żeby przejechać na tej jednej zmianie świateł. No jak widzicie, no nasza postać jest dalej wycofana w kierunku do Clinta. Rozmowa jeszcze się tak inteligentnie bardzo dużo gada, a Nathan z kolei dalej nie bardzo. To jest dźwięk. Nasz samochód tak skrzyczy? A jak zmienimy kamerę? A teraz nie. Wiecie co? Może na razie tak pojeździmy. A jeszcze nawigacja jest trochę mała, ale... Mała. Chciałbym to sprzątać na biurku, bo tam leżą, które tylko na odsłuchach. Trochę nam zadzwaniają. I tu nie widzimy ograniczeń w ogóle, widzę, bo na zewnątrz jak jesteśmy, to widać ograniczenia, tu nie widać.
Nie widzę też tempo matu, czy mi łapie. No, słaba ta kabina, powiem szczerze. Dobra, załapał mi tempomat na 4,7. To pasuje, bo to jest do 50. Mandaty są koszmarnie drogie, więc zdecydowanie musimy oszczędzać pieniądze. Bo za kursy dostajemy dość mało kasy. Najważniejsze to parkować samemu i to na 100%. Bo punkt doświadczenia możemy trochę zarobić kasy też. Możemy, jakiś czas dostajemy wam jakiś bonus, a oprócz tego właśnie możemy tam różne umiejętności zwiększyć, tym chyba jest też umiejętność większego zarabiania z kursu, więc jest to dość ważne. A tylko właśnie co ten pomoc, to tak jak teraz lecimy z górki, on już nam dał 54 i zaraz nas mogą skasować z tym mandatem, więc tak trzeba uważać też na ten pomoc, on jest taki byle jaki. A przydałoby nam się w sumie, teraz tak patrzę, wycieraczki, ale w sumie, no nie wiem, powiem wam szczerze, jak są wycieraczki. Będziemy się to sprawdzić. Jeszcze nie opanowałem to dobrze jazdy tym autem, by się trochę nauczyć. Nie, dobra, to sprawdzimy sobie te wycieraczki, bo mi to życie daje. Żeby coś lepiej widział. Sterowanie. Hamulec, bieg, reflektory. Pewnie. A, jak przytrzymamy strzałkę do góry. Chyba ci nie zarzucimy ręcznego. Się wczytać. Dobra, działają. Trochę jakby szalone, ale działają. Ale w kabinie jest ten. No ciekawe, czy jeszcze jest ten dźwięk. Nie, zniknął. Coś w tym mieście może tak hałasowało dziwnie. To straszne było to piszenie. Rób trochę jeść na drogach. I on w sumie jest spoko generalnie, póki nie dojeżdżamy. No, usłyszałem przez chwilę. Póki nie dojeżdżamy do skrzyżowań ze światłami, nie? Albo w ogóle ogólnie do skrzyżowań. Tam potrafią się cuda po prostu dziać, nie? Jechanie przez skrzyżowania zajmuje rok. Potraficie szybciej przejechać całą trasę, niż przejechać się skrzyżowania ze światłami, no. A przecież nie idziemy po wielkich aglomeracjach, tylko nie ukrywajmy, po małych miasteczkach, no nawet wręcz wioskach. A, zobaczymy, bo czasami są tu różne ciekawe interakcje. Może interakcje to za dużo powiedziane, ale coś tam się dzieje na tej drodze. Typu wypadek, typu suszarka, typu jeleń, czy tam, nie wiem, sarna. O, widzicie, już na mapie pojawi nam się zajazd u Kerry, gdzie będziemy mogli się przespać gdzieś coś. I zatem ruszymy później do hurtowni po pauzie. Załadować owoce. Zaraz pauza. Oszczędność przyda nam się, bo mamy tylko 28%, więc dość mało. A nie jest wcale tak super dużo miejsc tutaj do spania w grze. I czasami, powiem szczerze, trzeba je planować. Naprawdę trzeba je planować, bo można zasnąć na kółkiem, a powoduje to rozbicie auta i uszkodzenia, a najgorzej, jeżeli jeszcze walniecie kogoś. Clint, once again, I'm sorry. It's like the 19th time today, and I know I'm not exactly the best company. It's all good. Let's grab a bite to eat and get some rest, all right? No, więc oni idą jeść, a my idziemy spać.
Musimy tylko włączyć silnik, włączyć kierunkowskaz i idziemy spać. A co to? Historyjka? I'm such an idiot, confused, insecure, and inconsiderate. I called Linda and offered her my apology for the umpteenth time of the day. She was out with the girls. I haven't taken her out in months. I love her, I guess, but our feelings towards each other grow colder every day. Linda wants us to move forward in our relationship, and me, I'm just a confused loser, going with the flow at a snail's pace. For what it's worth, I did have a good first day behind the wheel. Clint's a cool guy. I have a feeling of accomplishment that I haven't felt in quite a long time. No, nasze życie uczuciowe, jak widzicie, jest słabe. Kiepsko to wygląda. Are we hauling fruit? Yeah, I spoke to the dispatcher after breakfast. Head to National Fruit and Vegetable Wholesale now. The trailer's loaded. Once we hook it up, we'll be heading to supermarkets in Henryville and Jamestown. Okay, I'm on it. Did you sleep well? Yeah, this place is cool. Thanks for showing it to me. Some nights will be rougher. Where are we staying tonight? You'll see. Keep your eyes on the road for now. No, jak mówiłem, no nasze problemy małżeńskie są ewidentne, nie idzie nam. Zobaczymy, jak to się tam dalej potoczy z Clintem, jak ci idzie wszystko dobrze. Pokazuje nam, gdzie warto stanąć, jak wygląda to trackerskie życie, wprowadza nas ten zawód. Zresztą kiedyś to było normą u kierowców ciężarówek, że młody kierowca proszę nie zdarzało się, żeby dostało ciężarówkę od razu dla siebie, tylko najpierw musiał się jechać w dwuosobowej obsadzie ze starszym kierowcą, żeby nauczyć się pachu i dopiero wtedy dostawał swoją ciężarówkę i jeździł samodzielnie. A teraz to, jeżeli ktoś jest z branży, to wie, jak jest, jest gigantyczny brak kierowców i generalnie bierze się każdego, kto ma chęć i ochotę tak naprawdę. A często ma to różne kiepskie potem konsekwencje związane z tym, jak porzucenie samochodu gdzieś na środku Europy. Wiecie, to jest taka typowa wieś. Mamy pola, jakieś chateczki. Nawet wiecie, nawet nie ma nigdzie możliwości zjazdu. I tak wszystkie bandy są takim czerwonym polem oznaczonym. I to jest mega irytujące w tej grze, bo często jest tak, że mamy miejsce i to miejsce widać, a przywalimy w coś, powalimy w niewidzialną ścianę, gdzie normalnie nasze auto by na przykład się zmieściło i to jest dość irytujące. No i nasza ciężaróweczka se leci na spokojnie. No to niestety jest 50 minut, idziemy 45, ale spoko. Auta przed nami jadą zdecydowanie szybciej, tu powiem szczerze, jak wyprzedzam, to tylko auta stojące, bo te, co jadą, to ciężarówką nie jesteśmy w stanie po prostu ich dogonić. A co dopiero wyprzedzić? O, i widzicie, już mamy farmę po lewej. Za chwilkę odbijamy, podpinamy naczepę i lecimy dalej. Proszę, mamy piękne, wielkie jabłka na wstępie. That handsome fellow in white and red is our cargo. Our fellow truckers. Dobra, widzę naczepę. Yeah, down. All right then. Let's see how you handle this situation. And be honest if you're feeling insecure about parking here. No problem. I got this. I know I've said it already, but one thing's for sure. You are Charles's son. I can tell that you're gonna make one hell of a driver. Thanks, Clint. Tonight,
It's my treat again. Do you like jokes? I like hearing them. Yeah, your dad sucked at telling jokes, too. That's not what my mom says. That's why they fell for each other back in the day. I'm just joking. All right. Let's hear that joke you wanted to tell me. Okay. A trucker is hauling penguins when a police officer pulls him over and says, "What are you doing?" "You need to take those penguins to the zoo. Here's some directions." The next day, the officer sees the same trucker in the same truck hauling more penguins. The officer pulls him over and says, "Didn't I tell you to take those penguins to the zoo?" The trucker replies, "I did. And it was a lot of fun. Today I'm taking them to the movies." You should teach me how to tell a joke. It's not something you can teach, my boy. You either have it or you don't. Yeah, I suppose so. Are you hungry? Thirsty? If you need anything, just let me know. Will do. I was driving with this girl once. Poor thing. She was too shy to even tell me when she had to pee. Did she toughen up over time? Oh, yeah. And she ended up making a pretty damn good career as a trucker. I might not be much of a reader, but after all those years on the road, being around all sorts of characters, I know how to read people well. Most young rookie truckers get a case of beginner's jitters. They don't know how to act around me, the big scary old man. I found it's most important to just be there for them during these times. Make them comfortable. Help set their mind at ease. Uh-huh. Of course, there needs to be a balance between getting them to warm up to you and still understand who's the boss. They shouldn't forget that I'm the trainer, and they're the trainee. I imagine that you learned that from experience. Learn what? To keep the right distance from your trainees? Yeah. Of course. Boże święty. Dobra, tak, nasza kolejna naczepa, typowa naczepa o sztywnej zabudowie kontenerowym. Czy kontenerem, przepraszam, o sztywnej zabudowie po prostu. Kontener to coś innego, no tak to, słuchajcie, wygląda i możemy jechać w dalszą drogę. Jak widzicie, Clint opowiada żarty. Tak, no, przypomniałem mi trochę Mat Familiady, choć Mat Familiady generalnie jest mistrzem świata sucharów, tak jak Chuck Norris jest mistrzem świata otwierania drzwi obrotowych, też trzaskaniem drzwi obrotowych, tak on jest mistrzem świata opowiadania sucharów i Clint niestety, ale no daleka wtedy droga, gdy chciałby mu dorównać. Gdzie mają sporo do gadania, trochę wymusiliśmy, wiem. Ale już jedziemy sobie na spokojnie dalej. Gdzie tak jest, można powiedzieć, że jest naszym mistrzem Jedi, uczy nas i nie tylko nas z tego, co się dowiedzieliśmy, myślałem wcześniej też o różnych młodych kierowców, których uczył, więc jest to mniej więcej to, o czym mówiłem przed chwilą, że kiedyś po prostu tak się bardziej praktykowało, zanim młody kierowca wsiadł sam i pojechał sobie gdzieś. Nie, jakieś też tak nie było internetu, nie było telefonów, to też były inne czasy troszeczkę. I z takim kierowcą też było różnie z kontaktem. Łączenia były też potwornie drogie. Teraz jest taka inna sytuacja, teraz kontaktować się ze sobą z drugiego końca Europy to żaden problem, naprawdę. Całkowicie inne czasy. Też tu mamy teoretycznie sensie na 2015 rok, tak? Czyli to też są czasy, gdzie internet jest powszechnie dostępny, złodzienie po Europie również. Także no tak to sobie ktoś wymyślił, że jeszcze będzie w tej starej szkole, gdzie starszy kierowca uczy młodszego stażem. Tutaj również i wiekiem, jak należy sobie radzić. O kurczę, zobaczcie, już jesteśmy na pierwszym rozładunku. Aż sprawnie poszło. No i mamy skrzyżowanie.
Poczekamy na zielonej, zatem do niej dojechać. Jak nie dojechać, to ciśniemy lewym, bo nie zdążymy, inaczej nie otworzę sobie dwóch por światła. I to jest tak, że gaśnie zielone z jednej strony, zapala się od razu zielone z drugiej. Mamy zielone. Jedzie. I stoi na pustym skrzyżowaniu. No co za... No wytłumaczcie mi, no przecież tak nie można, no. To największe kołki świata. That's us. Drop off. A i tu musimy się tylko rozładować, ale nie pozbywamy się jeszcze naczepy, bo to jest tylko rozładunek częściowy. A i co było najważniejsze? Przy rozładunku częściowym nie jest ważne, jak ustawimy przyczepę. Tutaj nie ma tego wskaźnika procentowego, więc tak naprawdę musicie się postawić byle jak. I też będzie dobrze. Pierwsza dostawa za nami. Tak jak mówię, się wyrobimy i nie walniemy w wirtualną ścianę. Chłopaki tego nie skomentowali. Jestem trochę w szoku. Czerwone. No nic, poczekamy sobie. Chyba samochód pocztowy. Jakaś otwarta skrzynia. Fajnie, że się inne zrównoważone auta transportowe, ale nie ukrywajmy, no nie ma ich za dużo. Teraz wracamy chyba do tego miasteczka, gdzie mi tam. Tak, to jest tam, gdzie chyba zaczynaliśmy w ogóle. Więc wracamy do miejsca, w którym zaczynaliśmy przygodę. Opóźnij szkoda na warsztat, będziemy skoczyć, odstać. Aha, jeszcze do hotelu chyba. No, ale jeszcze trochę nam zostało. No, dzisiaj jest to trochę. Jest to robić. Pomijam to, że te drogi są nieprzystosowane, no. Skrzyżowania są dość średnio przystosowane do tak dużych zestawów. Ale tu generalnie tak. Naczepa jest totalnie nieistotna. Najważniejsze jest ciągnik, bo naczepa nie powoduje uszkodzeń. Ciągnik powoduje uszkodzenia i dostajemy za niego mandaty. Naczepa, jak gdzieś tam bokiem coś przywalimy, bo przeciągniemy, to jakby robimy to bezkarnie i nic nam za to nie grozi. Ale mgła. I had a girl from this area years ago. Drop dead gorgeous. So, what happened? A man who isn't gone weeks at a time and who comes home every night happened. I told you, it's hard building and keeping a relationship when you spend decades on the road. Isn't there a recipe or something? Don't you truckers talk to each other? We do. And? People are different, my boy. We all have different values, mindsets, and needs. Just because it worked out between Bruce from Jamietown and his lady, doesn't mean his advice will help John from Oregon keep his relationship together. Yeah, I see. I got a bit worked up, sorry. We'll talk again. No problem. No jak widzicie, no jest tu sporo gadania o tym, że życie kierowcy jest po prostu ciężkie ze względu na rozłąki z rodziną i ktoś, kto tego nie przeżył, to nie wie, jak to jest, gdy musisz po prostu wyjeżdżasz na 3-4 tygodnie i wracasz na tydzień, na 2. No to trzeba się nauczyć żyć w takim schemacie życia i no to połówka kierowcy musi to akceptować, bo na dłuższą metę oczywiście to się nie sprawdza. I chciałem się trochę jest fuerę słaba i pod tą górkę mam problem, żeby w ogóle wjechać, tak jak tutaj. Damn, I'm spent. Lie down. You've got time for a quick nap.
That's not how things work out here. There's no way I'll just hop in the back and snooze while you're behind the wheel. I get it. I'm still learning. You are. Look, if I happen to doze off, wake me up straight away, okay? Will do. Once we take the delivery to Jamietown, I'll get a coffee, and then I'll take you to a new place. Awesome. No, po drugie, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli jeden kierowca prowadzi, drugi musi siedzieć obok na fotelu. Nie ma opcji, że drugi będzie spał, ponieważ nie może leżeć na leżance podczas jazdy, bo w razie wypadku no mogłoby się to skończyć dla niego tragicznie. Więc generalnie, jeżeli jest siedzicie autem z sypialką we dwóch i drugi się położy, a zatrzyma was kontrol, to niestety, ale będzie mandat. Jeżeli przeuważam, że taka sytuacja miała miejsce. Nie wiem, co się stało, ale rozwaliłem trochę samochód. Proszę, pokażę to wam. Widzicie, zobaczcie, ile tu jest do barierki, nie? To już tu jest, o, gdzie i o. W tym momencie jest niewidzialna ściana. Rozumiem, że trochę zjechałem z pasa ruchu, ale jest to mega, mega irytujące. Strasznie mnie te niewidzialne ściany wkurzają w tej grze. Są irytujące na potęgę po prostu dla mnie. Jeśli mi się ten pomoc załączyć, chociaż nie wiem, czy on z górki ci się, czy co? A sam przyspiesza? Okej. Chociaż za szybko, wolałbym nie dostać mandatu. No dobra, włączyliśmy ten pomoc, powinien tak było 45 jechać. Jeżeli nie będzie przyspieszał gdzieś tam ponad 50 i niech będziemy się spokojnie do Jamestown telepać. I znowu zaczyna padać, w tym się strasznie dużo pada, a bardzo rzadko jest ładna pogoda, w ogóle jest tak ciemno. Ale nie wiem, może na razie tak trafiliśmy po prostu. Ten żółty ludek. Znowu przyspiesza, nie? No ja wiesz, na 51, pójdą do domu, mam tam przespane. Nie wolno się tak szybko jeździć. Nie mam zamiaru płacić mandatu, bo za wysokie w tej grze. Nie wiem, czy my jeszcze tylko mam osobę zajazd, czy to, bo czym więcej nie widziałem. Poza spaniem żadnej ikonki. Ciekawe czy klient zasnął czy nie, bo chłopaki w końcu przestali ględzić, jest trochę spokoju, teraz ja poględzę, dzięki temu cały odcinek ktoś będzie ględził. On 19 w sumie, czyli idzie noc, na razie robi się coraz ciemnie, ale jest tak mega, mega ponuro. A skoro mieliśmy już ten zjazd do Kerry, to już to jest blisko do Jamestown. Jamestown, tak? Tak, nie Jamestown, tylko Jamestown. Muszę trochę wrócić bardziej. Nie no, tak się powiem, że ma straszny problem, trzymaj się w pasie, jeździ, nie? Chcę bardziej tego pilnować. Tutaj jakiś czas wyskakują nam różnego rodzaju informacje, czym się cofać, to jest tak trochę czasami bez sensu, moim zdaniem, bo tego typu informacje, że tracimy punkty bonusowe wykorzystując automatyczne parkowanie, byśmy dostać tuż. Jak jesteśmy na placu, to mamy zamiar parkować, tak, a nie w środku trasy. Tak trochę to bez sensu i te informacje w chwilę rady się pojawiają. Takie to trochę dziwne jest.
No, gra ma swoje mankamenty, nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Ale i tak się gra w to fajnie, lubię tą serię Truck Driver. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia seria, znaczy ostatnia część tej serii, że jeszcze kiedyś ta firma wypuści jakąś kolejną część Truck Drivera, bo jakby nie robią DLC, bo zwykły Truck Driver to chyba były jakieś dodatki, a to były jakieś dodatki z mapą związane. Chyba, że znajdźki się wszystkie pokażą, tam były znajdźki, z tego co pamiętam, czegoś się szukało, ale czego, to powiem wam szczerze, już nie pamiętam. Wiem, że też się wszystkie znalazłem. Ale z tego co kojarzę, ja chyba gdzieś na gdzieś w necie mapę znalazłem i po prostu gdzieś byłem z ładunkiem, to przy okazji zbierałem wszystko, co będzie z danej okolicy, a później było właśnie DLC do kupienia, czy DLC, taki pakiet do kupienia, tam nie wiem, za 12 zł chyba, czyli on tam kosztował, że pokazuje wszelkie możliwe znajdźki. A tak to nie było żadnych dodatkowych misji, nic takiego nie wydają, w ogóle nie poszli w tą stronę co ETS, które wychodzi i każda część wychodzi raz na 10 lat i razy drzwi tam dłużej i do tego ma miliard dodatków niekończących się tak naprawdę. Że nie wjedziemy pod tą górę, nie? Ona albo jedzie za szybko, albo jedzie tak wolno, że ten... No niestety, musimy sobie odblokować nowe ciężarówki, trzeba jeszcze tym gratem trochę pojeździć. Jeżeli się mogliśmy, no już odblokować silnik, ale no nie stać mnie. Zresztą nie, chyba nie wiem, czy w sumie już możemy, czy nie możemy, nawet nie wiem. Na wasze zjechać się dowiedzieć, ale no nie wiem, po prostu wymienimy ciężarówkę, bo jak już będzie, że przez... Bo to jest clean ta ciężarówka, dlatego tu chyba nawet nie za bardzo możemy coś robić. To musimy jeździć tak jak jest, więc na razie musimy akceptować tam, że trzeba później jeszcze pomalujemy, no na pewno nie w takich barwach, bo te barwy te flagę Stanów Zjednoczonych są dla mnie takie dość słabe, no nie, właśnie nie podobają mi się. Dobra, i to jest skrzyżowanie nad obwodnicą, tu generalnie wyprzedzamy, bo oni się tu będą jeszcze 2 dni decydować, co oni będą chcieli robić. Nie ma sensu. A przez to skrzyżowanie z kolei luz. Tędy potrafimy jechać. O, mamy ludzi z parasolami. Chyba to parasole? No, nie wiem, czy jakieś dziwne poleciły nad tymi głowami. A i z tego co, nie wiem, albo to są moje jakieś dziwne odczucia, których ja nie do końca skumałem. Ale wydaje mi się, że jak pada, samochód zdecydowanie dłużej hamuje. Patrzcie, jak ładnie ruszyli chłopaki. Ten nawet szybko skręcił i jedziesz prosto. No, nieźle, nieźle. Ci są nieźli. Takich kierowców trafiali, to byłoby bosko. Ale nie hamuj tu. Ci w dupę wjadę jeszcze. No, ale nie wjechałem, bo na szczęście w tyłek, patrzcie tu, widzicie, nawet piesie mi przeda, nie? Jak on to słucha, nie wiem, jaką ciężarówką, kto to jest, Michael Phelps? Zobaczcie, prawie 40 na godzinę dopiero kurczę dały, nie? To za tłowy, kto tu mieszka? I dobra, bo tutaj znowu, widzicie, no tutaj znowu tam byle było, tylko jest zaznaczone miejsce na ciągnik oraz na naczepę. Klient skoczy nam po zakupy. My się w tym czasie rozładujemy i lecimy już na warsztat. Światło włączone. Ręcznie. To się chyba wyrobimy. Takie.
No teraz będzie nam potrzebny wskaźnik procentowy parkowania, bo ich odstawiamy na czepę. A ile mi się z Clintem wykonamy? Akurat teraz ja potrzebowałem miejsca, żeby sobie ładnie wyjechać, to nie muszę działka. No. A mamy miejsce, to się wyciągnę sobie zeta, żeby spokojnie pokonać ten super szeroki łuk. No ale dobra, najważniejsze nie było sztuczki, bo to znowu byłoby milion kary tam. Może nawet 500 dolców dostać za sztuczkę, więc to jest jakiś dramat. A za nie wiem, zlecenie dostaniemy, nie wiem, 500, 200, 300. Bo tak naprawdę jedna sztuczka plus paliwo i jeszcze jesteście na kursie plecy. Bez tych dodatków za... za poziomy to w ogóle zapomnijcie, nie? Tutaj z kasą to jesteśmy wiecznym biedakiem. Naprawdę trzeba jak ogień uważać na mandaty, na czerwone światła, na stłuczki, bo to może nasz finansowy kończy. Już nie zbankrutowałem tu. Jestem kiedyś troszeczkę jeździłem. So we'll leave the trailer and then what? I'm wide awake now, so I could grab a beer in town. But the spot I want to take you is pretty far away. So let's just head there. Where is this place exactly? You've been keeping me on my toes all day. Does the name Rosalia mean anything to you? It reminds me of Sabrina. My mother used to listen to her a lot when I was little. Oh, your father loved her too. Rosalia is a wonderful motel I've been going to for years. Pretty far away. But the nature around it is remarkable. The address is already in the GPS. Okay. Sounds good. Jeżeli chodzi o Sabrinę, wydaje mi się, że chodziło o tą piosenkarkę z lat 80. o Sabrinę, że oni we dwóch ją słuchali, ojciec Nathana i Clint. Co ważne, żeby tu mamy garaż, ale nie jedziemy teraz do niego, jedziemy znowu na hotel, gdzie nam tam każą. Co ważne, jeżeli chodzi o odłączenie naczepy, to musicie mieć zaciągnięty ręczny, inaczej nie możecie odłączyć naczepy. To jest ważne, bo ja na początek to przegapiłem i nie wiedziałem dlaczego. Ta głupia naczepa nie chciała się odczepić, ale jeżeli głupia naczepa, głupia. No i dobra, jedziemy do Rosalii na nocleg. To zobaczmy sobie tylko, czy ten Clint nas... Chryste, panie. To jest dalej niż my do tej pory jechaliśmy wszędzie. A ja mam 42%, mam nadzieję, że tutaj jedziemy. Paliwa nam powinno starczyć, ale... Wiemy, co za pogoda. No dobra, no to Clint nas grubo tutaj... ciśnie. Strasznie daleko musimy jechać. Dobra, dzwoni, bo zaraz jest ta powieść, wystawi mandat i będzie po zawodach. No dobra, niestety czerwone, nie będziemy go wyprzedzać, poczekamy grzecznie. Ale burza jest naprawdę niezła. Te mogą bastacie się naprawić, ale dobra, nieważne. No i teraz ostatnie zadanie z tej misji i mamy koniec misji drugiej. Misji jest podobno 30, więc zostanie nam jeszcze 28 do wykonania. I zobacz, jest to piszczenie dziwne. Ciekawe, co to jest. No, zielone. Dawaj, bo jest po północy. A mam jeszcze kawał drogi. You watch sports? Sure. I watch the other football. You know, the European. Soccer. It seems to be getting more and more popular here, too. Should watch a game together. What's your favorite sport? I didn't watch basketball in baseball. Back in school, I was a forward on the local basketball team. Your father and I used to love watching basketball. The Tigers were our favorite. I still remember the final game of the Magpies in 1985. Mitchell Jordy had a serious injury, and they were trailing by 1 point.
Then a split second before the end, we held a spectacular jam with a jump. I'm sure the fans of both teams were on the edge of their seats. Well, seems like you're still very much into it. Sometimes I get emotional during the game. I turn into a different person. No, chłopaki są sporo się pogadali. Zielonej piłkę nożną, ale europejską. Bo nic się, niech piłka nożna to jest soccer, a futbol to futbol. Kolejna to woli baseball i koszkówkę. Have you traveled outside of the US? No, I haven't had a trip. But I would love to go to Europe, especially Greece and Scandinavia. Trying to combine the hot summer sun in Greece with the frost winters in Finland? No. When I was a boy, my mother introduced me to Scandinavian and Greek mythology. They both made a huge impression. Besides, the Finnish have their own system of beliefs, although they do share some similarities with Scandinavian mythology. Oh, so you're an expert? No, not at all. But when I was a kid, the stories from the two mythologies helped me to escape in my own little world. When times were tough, they would take my mind to a more interesting and positive place. Since then, I've read bits and pieces on the topic. I'm no expert, but I'm a big fan. Although, the difference in climate you mentioned sounds like a nice bonus. But I have no idea how I could ever afford such a trip. One step at a time, my boy. If you embrace this job, over time, money will start flowing in. Ludzie, Clinton radzi, że spokojnie do wszystkiego w życiu dojdziemy, trzeba tylko być cierpliwym i spokojnie sobie jeździć. Na razie Nathan, który do tej pory no nie spał, bo w życiu wiadomo, nie wyobraź takiej podróży. The Oak Valley Farm. My brother and I are co-owners. Cool. My brother owns the greater share, but I have a percentage in it. He takes care of pretty much everything. Actually, tomorrow we have an order for the farm. I'll give you more details at dinner or tomorrow morning. We need to kick back a bit now. We began our journey at full throttle, but we should slow down every now and then. Yeah, it's been good so far. I feel accomplished. Frankly, I wasn't expecting much, but I think your attitude and fast-paced work have made for a good start. Good, my boy. I'm glad to hear that. Odwiedzimy dom Clinta jutro, a Lichon jest taki mega tempo, nam nic nie chce na powiedzieć do przodu. Mamy poczekać i dowiemy się wszystkiego we właściwym czasie. Czyli następna misja na pewno jeszcze będzie z Clintem, to nie jest ostatnia misja. Clintem następna, jedziemy na farmę. Ciekawe po co na farmę. Balot z sianem? Może żeby inwentarz? No zobaczymy. Także jeszcze kawał drogi przed nami, zobaczcie, dopiero teraz widzimy, jak to było, Grace? Chyba? Nie wiem, się pamiętam teraz. Może będzie tutaj jakiś napis. Harry. No. Baron, jakby nie mogli tu iść spać, nie? Chyba, że nie wiem, że z tamtej będzie bliżej do domu Clinta po prostu i dlatego mamy tak cisnąć 30%. Nie, powinniśmy dać radę. Już fajnie to tam spływa w dół, więc myślę, że na ludzie powinno się nam udać. Fajnie, bo ten pomarł się uspokoi, to spokojnie jedzie, wtedy jak nie muszę to chwilę tym gazem wachlować, tylko sobie trzymam kierownicę, jest zdecydowanie fajniej. I znowu to piszczenie. Nie mam pojęcia, co one ma oznaczać. Powiem szczerze, próbuję to jakoś wyobrazić.
patrząc na ekran, ale nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. My chyba nawet dojdziemy do tej farmy, z której braliśmy owoce i wtedy wtedy będziemy biegać pewnie w prawo z tego, co widziałem na mapie i jeszcze kawał drogi jechać. Masakra. Ale wiecie, tutaj, tak jak on the road mieliśmy czas pracy, tak tutaj nie ma czasu pracy, mamy tylko nasze zmęczenie. I w on the road jeszcze my mogliśmy i spać wszędzie, nie? Trzeba się zatrzymać, ustawić tachograf. Przepraszam, na drzemkę i gotowe. A tutaj tak nie ma. Tu jest ten taki budyneczek po lewej. Czyli zaraz powinna być tamta hurtownia owoców za jakieś chwile. No, nie mogę się czekać, kiedy zmienimy ciężarówkę. Powiem szczerze, bardzo, bardzo mi chciało. Dobra. Udało się, gdzie oni to wszyscy zwalniają na tym cholera wie po co. Dobrze, że nie jeżdżą szybciej. Przynajmniej nie musimy się z nimi użerać. Widzimy się na skrzyżowaniach i tyle. Można sobie spokojnie, pomalutku jechać. W sumie teraz tak dużo gadałem. Wydaje mi się, że jak z Clintem będzie mniej tych rumów. Też pewnie chyba ich zlecają, żeby dostać jakoś na maila, które to chyba nie mamy maila. Albo połączenie telefon się spełnia przez telefon, to też będą ględzić. A w końcu jest to fabularny symulator ciężarówek. Może jak dobrze dodali obsługę kierowcy, nie wiem, powiem szczerze, ja nie mogę tego pojąć, mój mózg jest za mały na to. Jak można wydać symulator ciężarówek bez obsługi kierowcy? Dla mnie to jest po prostu niepojęte. Tak jakby wydać, nie wiem, Tekena, ale chwilowo nie da rady obsługi, nie obsługuję analogów. No, wydamy aktualizację za parę miesięcy. Możecie się poruszać, nie wiem, na strzałkę albo na trigger, które chwilowo nie są aktualizowane, ale kiedyś będą. No. Nie wiem, to powinno być po prostu realne. Nie powinno być wypuszczać takich gier o samochodach, które powinny mieć wsparcie dla kierowców, a ich nie mają. No i wychodzi to tam postulata. Dlatego często nie warto tych gier w ogóle kłaść na premierę, bo twórcy mają to gdzieś i nie wspierają kierownic, dopiero tam ci wrzucą aktualizację po paru miesiącach lub latach. Tak, no to jest, ja rozumiem, że można w pierwszym miesiącu niech wyjdzie łatka. Okej, ale no nie po paru miesiącach albo po paru latach, no ludzie. To co ty żeś wymyślił, Matole, jedź. No i tu była ta farma, byśmy brali ten. Owoce. Lekko jeszcze zwolnimy, ale już taka z zieloną tablicą tam skończy 50. Nie, jeszcze nie? Dobra, jest. No niska wytrzymałeś. No niska, bo nikt mi każe jechać kurwa na koniec świata. No niska. Dobra, wbiłem tachograf na 4849. Mam nadzieję, że tak będzie trzymał. Potem dojedziemy do rano, bo już jest piąta. Mówię, że piąta to już jest rano. A byśmy chyba po północy według czasu gry przecież tam kończyliśmy. Czyli już 5 godzin dojazdu do motelu. No kto to wymyślił? Jakiś geniusz. W Europie po 4,5 godzinach musi być pauza, aby już 5 godzin z siebie. O, znowu w lewo. To możliwe, że chyba pomału będziemy w końcu. Bo widzę niestety już sygnalizator, która mamy zielone i to by było miłe. Dobra, tam ile? 18. Damy radę.
ponieważ trochę za szybko jedziemy. Ale udało się. Udało się bez zrobienia sobie i komuś krzywdy. Czasami ten pomad nie chodzi. Nie bardzo wiem, powiem wam szczerze, dlaczego. Ale jakby tak miga na ćwierć sekundy. Na początek myślałem, że w ogóle nie reaguje, ale nie, on reaguje, ale... Ja się to włączyłem. I jak teraz nie mogę go w ogóle załączyć, nie wiem dlaczego. Nie działa. Dobra, na razie. Trudno. Ile mamy? 16. Wydaje mi się, że zaraz będziemy. W końcu dojedziemy, bo ile można jechać. Ale czy co, jak zrobicie ciut miejsca, nie? Ktoś jedzie za wami, to się wepnie, nie? Stańcie sobie na przykład trochę do lewej, żeby lepiej pokonać zakręt na skrzyżowaniu, to osobówka ma się po prawej, nie? Ponieważ traktować złoto nie trzeba, najlepiej... Czasami się wydaje, że tak jakby was w ogóle nie widzieli albo nie chcieli widzieć. 14. I znowu to cholerne piszczenie, no. Teraz mam jakąś wodą. Wtedy zakręt dość. Wiem, ja już jak pijany zając niestety. Ale... Może przejadę kilkadziesiąt teraz też mam pojeździć. A przynajmniej byłoby miło. Dobra, ten pomak wrócił do żywy. O, widzicie? Zostawiłem mu trochę miejsca, nie, dobra. Aż czy ciśnie, nie? Dobra, udało się. Słuchajcie, udało się. Zakończymy misję numer 2. Że musimy powiedzieć na odsadę, podczas ględzenia postaram się już jeździć. Nie będę sobie tego... Znaczy będę to czytał w drodze, że tak powiem. To będzie lepiej. Spent the night here, but I've definitely passed by. There you go. You'll have your first experience in bed here. And in the restaurant, too. I could go for a couple of juicy burgers and an apple pie for dessert. I'll recommend something special if it's still on the menu. Perfect. No dobra, słuchajcie, i prawdopodobnie to jest koniec. Jeszcze no ględzić. We ate wild Alaskan salmon and some delicious apple pie. Clint is a kind man who I've managed to meet at what seems to be the perfect time in my life. Being on the road just feels right to me. I spoke with Linda as well. We rarely see eye to eye about anything or act warm towards each other anymore. But I hope we can find a way to make it work.
udało się. Mamy koniec misji życia na drodze, słuchajcie. Podobno z Windą trochę lepiej, a my ukończyliśmy misję i z Clintem też układa się dobrze. Dzięki, a do dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.